mogliśmy pierwszy raz w tym roku od razu na zakończenie Masters przyznać nagrody w kategoriach rankingowych. Z tego względu, że doczekaliśmy się tak doskonałego systemu, który liczy natywne wyniki, więc nie trzeba czekać 4 miesiące jak kiedyś. No i mam nadzieję, że nie będzie potrzeba szuflowania tych pucharów pomiędzy osobami, które tutaj na liście są, a które być może powinny być gdzie indziej. Rozumiem, że możemy bezpiecznie, gdzie jest Jacek? Możemy bezpiecznie? No dobrze, no to w takim razie zaczynamy. Proszę Państwa, jak wiecie, kategorii jest 8, więc chwilkę to potrwa. Zaczynamy. Drugie miejsce zajął Adrian Meronk. I pierwsze miejsce Mateusz Gradecki. Rodzicom chciałbym podziękować wszystkim winiarom. Chyba za mało, nie? Jeszcze tak. Całemu PZG. Wiem, że Mateuszowi się łatwiej gra niż mówi. Właśnie to powiedział. Jakiejś ładnej nazwy, 19.34. Niektórzy mówią, że to jest temperatura w lipcu, ale czekamy cały czas, może ktoś coś wymyśli. Trzecie miejsce, Monika Kowaleska. Monika jest? Pojechała. No to Ria, proszę bardzo. Drugie miejsce, Oksana Wojtkiewicz. I pierwsze miejsce... I pierwsze miejsce Wojtek Świniarski. Grupa 19.34 może już mieć wkładkę. Ja osobiście chciałbym podziękować Wiesiuni, który przyjechał prosto z Lublina, żeby mi kibicować. No, panu Mieciuni, który był kadim moim przez 3 dni, za to, że mnie wspierał i był moją dobrą radą. No i wszystkim graczom, sponsorom tego turnieju, no oraz Tomaszowi i Mateuszowi za super rywalizację. Jeszcze raz dziękuję. Przechodzimy do klasyfikacji pań w kategorii Mydamatorów. Trzecie miejsce pani Beata Schmidt. Drugie miejsce pani Ewa Geritz. Chyba nieobecna. Darek, jak przyjdziesz, nie będę cię całował. Możesz się nie bać. Dorota Kozakiewicz-Lejdyk. Medamatorów mężczyzn. Trzecie miejsce zajął Marek Grunt. Drugie miejsce Ria, znaczy Michał Polisz. Michał Kasprowicz. To pierwszy sezon Michała, tak? W kategorii amatorów i od razu pierwszy miejsce. Może żeby nie przedłużać, bo tutaj jeszcze mamy tych pucharów trochę do rozdania. Bardzo dziękuję organizatorom, wszystkim współgraczom. Życzę Markowi, żeby nie ograł za parę sezonów, bo jeszcze tak w przyszłym roku, żebym chciał wygrać. No i wreszcie Midematorów, aby
szlifowali formę i będę się starał ten poziom jakoś tych minimatorów trzymać. Dziękuję uprzejmie. Przechodzimy teraz do ostatniej klasyfikacji wiekowej. Panie seniorki, trzecie miejsce, Ania Ryckowska. Pierwsze miejsce w tej kategorii pani Elżbieta Górska. Przykro mi tylko, że formą jakoś nie potwierdziłam tego pierwszego miejsca na tych zawodach, ale bardzo dziękuję organizatorom i właścicielom pola za naprawdę fajnie zorganizowany turniej, za miłą atmosferę. W sumie spędziłam tutaj miłe 3 dni. I sezon się kończy, ale trzeba już myśleć o przyszłym roku i ja na pewno wezmę się do pracy. I kategoria ostatnia wiekowa, panowie seniorzy. Trzecie miejsce, Antoni Wierciński. Drugie miejsce, Paweł Grzelak. Pierwsze miejsce, mistrz Polski seniorów w tym roku, a więc, że tak powiem, odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu, Jan Musiolik. Dziękuję serdecznie. Dziękuję polu golfowego, organizatorom, fantastyczne pole. Dziękuję PZG, prezesu naturalnie, super praca. Jak się stoi tutaj na podium i się patrzę przez okno, to bym chciał wstać tam na 18 griny i jeszcze zrobić ten free pad, albo powtórzyć go. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy i gratulujemy i przechodzimy do klasyfikacji głównej. Klasyfikacji głównej pań. Trzecie miejsce, Dominika Gradecka. Drugie miejsce, Katarzyna Selwent. I wreszcie pierwsze miejsce, fajnie, że pierwsze miejsce, chyba w ostatnim roku bycia juniorką. Karolina Jaworska, Mazury. Jeszcze raz dziękuję organizatorom i sponsorom. Dziękuję właścicielom pola golfowego Toja. Naprawdę wspaniałe pole. Świetnie się nam gra. Dziękuję wszystkim golfistom, dzięki którym atmosfera na turniejach jest naprawdę świetna. Dziękuję. I wreszcie ostatnia kategoria, klasyfikacja główna mężczyzn. I tutaj trzecie miejsce, Wojtek Świniarski. Drugie miejsce, ubiegłoroczny zwycięzca, Michał Kasprowicz. Muszę powiedzieć, że Michał opierał się ataką ogromnej grupy juniorów. I wreszcie pierwsze miejsce, dzisiejszy zwycięzca turnieju Masters, Mateusz Gradecki. Chciałbym może podziękować wszystkim trenerom kadry, rodzicom, całej zawodzeniu PZG i wszystkim juniorom. Dziękuję. Następnym razem poprosimy Mateusza, żeby opowiedział coś swoich 72 uderzenia. Jak to zrobił. Proszę Państwa, i w ten sposób dotarliśmy do końca. Golf. Twój sposób na życie.